Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Far Crya 5. Jak widzicie, mamy do dyspozycji bardzo fajny wóz terenowo-bojowy, którego sobie dzisiaj użyjemy i pojedziemy sobie, jak już pewnie zauważyliście po tytule i miniaturce, w region Jacoba. Tak więc ładuj się do nas, Grace. Dobra, już gotowa. No i lecimy na kolejną misję. Do dyspozycji też sobie wziąłem naszą koleżankę, która lata nad nami helikopterem i być może, jeśli taka będzie potrzeba, nas lekko tutaj będzie wspierała. Pamiętajcie też oczywiście, żeby stawić łapkę w górę, jeśli seria wam się podoba, będę wam niesamowicie wdzięczny. Wiem, że zostawiacie ich naprawdę mnóstwo, ale często też spotykam komentarze wśród was, że piszecie mi: Joji, wiesz co, dobrze, że przypominasz o tych łapkach, bo bardzo często zapominam, tak więc robię to z tego powodu, nie żebym był niezadowolony z ilości pojawiających się łapek, bo jestem wręcz zaskoczony, że taka ilość regularnie się od was pojawia. Tak więc ja też siłą rzeczy staram się, żeby w tych odcinkach było jak najwięcej upakowanej zawartości dla was. Prosiliście też, żebyśmy autami troszeczkę pojeździli z Grace tutaj, więc są i auta. Mamy cysternę, zostawimy chyba ją w spokoju tutaj. Nie będziemy jej atakowali, nie będziemy tutaj robili jakby od samego początku rozruby. Zobaczmy, bo w ogóle mamy się tyle tartaku. Naszym pierwszym tutaj, naszą pierwszą misją, pierwszym działaniem będzie właśnie wbicie do tartaku. Ja wam może odpalę mapkę. No, bo tutaj jak odpalimy mapkę i sobie zaznaczymy ten teren, to będzie taka krótka informacja dla nas, więc posłuchajcie sobie jej. Name's Jess. Jess Black. Find me at the lumber mill. The Coop's days are fucking numbered. Mamy takie informacje przesłane przez nich, nie? Dlatego chciałem wam to pokazać. I lecimy dalej. No, Grace, masz tam fajne działko na pace, więc możesz ich atakować. Bo tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, no jeśli nie mamy oczyszczonego terenu, to naprawdę każda podróż autem kończy się jakimiś zaczepkami ze strony przeciwników. Okej, okay, co my tu mamy? Chyba nie do końca dobrze zrobiłem, wbijając tak na grubo. Okej. Jeden wyeliminowany. Tu widzę, kolejny jest. Tutaj widzę następnego. To nawet snajper. Więc w pierwszej kolejności powinien zostać wyeliminowany. Pisaliście mi też, że mogę bez problemu eliminować te alarmy ze snajpy. Tylko ja zawsze się bałem, że oni po prostu to usłyszą. Usłyszą mnie i zdążą po prostu, zanim drugi raz strzelę, ten alarm włączyć. Ale jest dobrze, powiem wam, jest dobrze. O, proszę, mamy już tutaj towarzystwo. Wbijamy do nich jak grubo. Już większość rozwalona. Alarm wyłączony. Mam nadzieję, że mieli tylko jeden. W ogóle coś kręcili, zwróćcie uwagę. Mamy jakieś... Ale pięknie! Kurde, ale mi się to podoba. Nie dość, że ja tutaj wyczyściłem sporo terenu, to i Grace troszeczkę pomogła. Ale przede wszystkim ostrzał z helikoptera był finalnie najbardziej efektowny i efektywny. No okej, odblokowaliśmy sobie tą babeczkę, o której wam już wcześniej opowiadałem właśnie. Ona taką łuczniczką chyba jest, tak mi się wydaje. Gdzie ty, koleżanko, jesteś? Dziękuję za
That niece of mine is as tough as nails, but she's got a knack for trouble. Check in on her for me, would you? Thanks for busting me out. Name's Jess. If you're out here picking fights with the cult, then I'm guessing you already know my Uncle Dutch. Look, I don't got a lot of time to waste. I'm gonna get right to the point. I was on the trail of one of Jacob's zealots. Goes by the name The Cook. Yeah, don't sound so scary. Believe me, he's one twisted fuck. Almost tracked him down, but a Peggy patrol got the drop on me. I need your help. We can't let this trail go cold. If you're looking to hook up with the Whitetails, this could be your way in. And more importantly, you'd help put an evil motherfucker in the grave. Gotta move. Wasted too much time already. Follow me. No okej. Okay. Oczywiście odpalamy sobie tą misję. Pomożemy jej. Podążaj za Jess. Glad about all my toys before the Peggy's got antsy. I was talking about my helicopter, you pervert. Jess, ale my idziemy daleko gdzieś, czy blisko, bo może auto weźmiemy po prostu. Nie wiem, gdzie ty w ogóle się wybierasz. See that? That's his calling card. Innocent people burn alive. Prawdopodobnie idziemy na górę. Nie wiem, no muszę na nią podążać. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Wear a lot less wools on their shirts if they knew wolves eat people butthole first. Then they slot you into one of two categories. Weak or strong. See, Jacob's building an army. And anyone who can't or won't fight for winds up dead. Culling the herd, he calls it. Wholesale slaughter innocent people. Nobody believed it was happening because nobody wanted to believe. Kurde, teraz to mamy naprawdę armię tutaj. Dwie babeczki, trzy nawet, kurde, bo trzecia w powietrzu i do tego jeszcze ja z shotgunem. A, są tutaj, dobra, widzę ich. Wow, no nieźle. Co się dzieje? Patrzcie to! Masakra! Zobaczcie to! Zatem muszę do niej podejść, bo mi ta informacja pokazuje, że jestem za daleko. Nie wiem, dziwne to jest, że ona tak, kurde, cały czas schodzi za... Niby mam za nią podążać, a odnoszę wrażenie, że to ona podąża za mną. A i czasami muszę do niej podejść bliżej, żeby ogarnęła. No dobra, ogarnęliśmy teraz. Żwawo, żwawo! Bo się zastój robi. Co? Ja chyba też zrezygnuję z Adelaide, ja zawsze mówię Adeline, a to jest Adelaide. Zrezygnuję z niej, bo strasznie głośny jest ten helikopter, przeszkadza mi po prostu. Dotrzyj do punktu obserwacyjnego, no w końcu mam jakieś informacje. Może nieco szybciej przemknąć tutaj. Co my tu mamy? Pewnie jakaś kolejna miejscówka do oczyszczenia, tak. Dobra, wiecie co? Dobra. Wezmę snajpę. Też nie chciałbym tak się od razu, wiecie co, rzucać w oczy, jakoś tej... O, tutaj sobie weź na przykład. Tu widzę, że mamy typa. Tu mamy też jednego. Ale wyeliminujemy najpierw tego.
Kurde, zarobił typ na raz. Ta? Wszyscy? Kurde, udało nam się wszystkich zakładników tutaj. No jeszcze nie do końca wszystkich, bo wiadomo, trzeba ich uwolnić jeszcze. No ale udało nam się. Wszystkich trzech uchronić. I to dosyć szybko i sprawnie. Jacob sent one of his guys out to round up this family. Parents and kids. First thing you did was starve them. Gave them nothing. Not even a drop of water. After 3 days, they got so thirsty they had to drink their own piss. But the kids didn't want to do it. So the parents forced it down their throats. Put our faith in Eli. Kids puked it right back up. Cook didn't like that. So he went and strung the parents up on posts under the hot sun. Kurde, pierwszy raz się spotkałem z sytuacją, że Grace gada z kimś z misji. Kurde, tak wiecie, bezpośrednio. Twarzą w twarz, co nie? Prawdopodobnie może być ktoś jeszcze tam na dole, ale już tutaj nie będę przedłużał, tylko po prostu wyciągnę snajpę i zmiotę ich z powierzchni tej ziemi. Masakra, zabiłem dwóch naraz, no nie wierzę w to. Te naboje są przegenialne. Wszyscy. Muzyka ucichła. Jest to znak, że to już wszyscy prawdopodobnie. Dobra, lecimy uwolnić ich. Kolejnych trzech zakładników. Na razie idzie dobrze, kurde. Udaje się ich eliminować wszystkich po cichu. Wszyscy są uratowani. I tu mamy jeszcze jednego. Nie, nie to. Dobra. Jess, gdzie ty jesteś? Gdzie ty poszłaś z Grace? Gdzie ty? Kobiety widzę się lepiej ze sobą dogadują. If they were hungry. Kids were starving, so they said yes. Started begging for food. Cook asked if they want pork. Kids said yes. So he went out to the parents and took their shoes off and started to play. This little piggy went to market. The blood poured like a damn faucet. Cook had a big old grin on his face as he offered each little piece to the kids.
Pretty soon there were no more piggies left. So he laughed and set the parents on fire. And the air filled up with that sickly sweet smell of roasting flesh. I'll never forget that smell. When they finally stopped screaming, I looked around. He was just gone. Vanished like some sort of demon in the night. Anyways, that's why they call him the cook. Te krzyki nam zdecydowanie tutaj wyjaśniają, w którym kierunku należy zmierzać. Bo jazz jest troszeczkę tajemnicza, jak widzicie, na chwilę obecną. Dostał. Tu jeszcze mamy typa jednego, weźmiemy go, ściągniemy z tutaj z shotguna. On wbrew pozorom ma dosyć fajny zasięg. Okej, pogadajmy teraz z Jess. Dutch was right. Cook's dead and I don't feel anything. All I ever wanted was to find this guy. And now I don't know what I'm supposed to do. Dutch has been right about a lot of shit lately. The cult, Eli, maybe he's right about you too. You need someone to watch your back? Call me. And thanks. Nie ma za co. Cała przyjemność po mojej stronie. I jako, że Jess zaproponowała nam, że może do naszej ekipy dołączyć, jako już jedna z ostatnich, to weźmy ją, bo nie mamy nikogo oprócz Grace, a fajnie mieć dwie dziewuszki obok siebie. Ona, jak widzicie, bardzo dobrze się maskuje i jest przyjaciółką dzikich zwierząt. Więc traktujemy ją jak swoją. Super sprawa, dobra, fajnie mieć ją naprawdę w swoich szeregach. Powiem wam, że Grace i Jess to chyba taka moja najlepsza opcja, jeśli chodzi o kompanów. Chociaż testujemy sobie oczywiście w kolejnych odcinkach tutaj naszego kumpla z Far Cry'a oraz cheeseburgera. Cheeseburgera, lubię cheeseburgery. Więc chyba i Miśka polubię. Zobaczmy, co tutaj w okolicy mamy, aby jeszcze może była okazja ku temu, żeby spotkać się z... żeby była okazja spotkać się z Jacobem w dzisiejszym odcinku. Co my tu mamy? Tutaj jest pościg kultu. Pierwszy raz coś takiego widzę. Tutaj mamy klacza Nixona. Hey deputy, that niece of mine. She don't make friends easy, but if you want things done quickly and quietly, she's your girl. Keep her safe for me, okay? She's been through a lot. O, skunksik. Ja zastanawiałem się, co to jest, a to skunksik. Dobra, weźmy sobie wyzwanie, bo prawdopodobnie dzięki temu odblokujemy sobie quada. Tak mi się wydaje. Widziałem, że jest do odblokowania właśnie u tego pana. Dokładnie, tak myślałem, że będziemy jeździli sobie quadem.
A właśnie w tych wyzwaniach mamy możliwość odblokowania. Samolotu, kłada, chyba jakaś motorówka nawet jest. I właśnie po wykonaniu tych wyzwań mamy możliwość odblokowania tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich pojazdów. Więc warto to zrobić, bo taki kładzik zdecydowanie nam się przyda. A wyzwania są nie dość, że dosyć łatwe, to jeszcze przyjemne bardzo, bo możemy poznać okolice. Nikt nas chyba nie przyatakuje w tych wyzwaniach. Nie sądzę, że taka opcja jest. To chyba są wyłączeni przeciwnicy. Też możemy sobie, widzicie, w fajnych rejonach poskakać, pobawić się. No i źle pojechałem. Kurde no. Zastanawiałem, jechać w górę czy jechać tutaj w lewo. Ale myślę, że czasu mamy wystarczająco dużo. A jeśli nie, to będzie troszkę większa spina. Większy poziom trudności. Tutaj ja sobie, wiecie co, jak tutaj jeżdżę po takich górach, to wyobrażam sobie, jakie tutaj można by było zrobić bardzo fajne stoki narciarskie. A jednak przeciwnicy są, widzicie. To nie spodziewałem się, że dużo mamy przeciwników. Myślałem, to jest właśnie tak stworzone, abyśmy mieli komfort jazdy. Oh fuck! Misja wykonana. Za każdą misję, nawet za skrytki preperskie, dostajemy te punkty jakby reputacji. Used to be gods. And now our heroes are godless, weak, feeble, diseased. We let the weak dictate to the powerful, and then we are shocked to find ourselves adrift. But history knows the value of sacrifice. Culling the herd so that it stays strong. Over and over, the lives of the many have outweighed the lives of the few. This is how we survived, and we've forgotten. And now, the bill has come due. Now, the collapse is upon us. And this time, the lives of the few outweigh the lives of the many. And when a nation that's never known hunger or desperation descends into madness, we'll be ready. We will call the herd. We will do what needs to be done. Oh.
Zabij ostatni cel przed upływem czasu. Dobra, kurde, gdzie my w ogóle jesteśmy? W jakiejś leśniczówce? Uzi z tłumikiem. Pierwszy raz będę musiał prosić o przeciwników. Bo jak widzicie, oni nam dają tutaj dodatkowy czas. Nie ma wyjścia, masakra. Nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. Wiem jedno. Jaki jest cel? I ile mam czasu do końca? Tu jeszcze będzie? Nie, tu nikogo nie ma. Dobra, lecimy dalej. 30 sekund. Muszę wrażenie, jakbyśmy ponownie byli w tym samym miejscu co ostatnio. Nie wiem, czy to jest jakieś trudne wyzwanie, czy mam tutaj się spieszyć z jego wykonaniem, czy mogę sobie tutaj na nieco więcej pozwolić. O fuck! Patrzcie to! Move in! Will you check those chairs? Mm. I'm still in my own filth for days. Walker, get some windows open. Yes, sir. Someone shut that music off. Christ, it's Sully. When did they get him? Why are we even bothering with this? They're all check them anyways. Why am I all stuck on corpse duty? Holy shit! Oh, what? Fuck. Live one. Walker, go to the truck. Yes, sir. Oh, my God. I'm so sorry. Give me a hand, kid. Eli? Is this? Yep. What the fuck's the deputy doing here? Jacob took a shine to him, same as us. You're gonna be okay, hero. Whitetail's got you now. We're bringing him back to the wolf's den? Where else? Tammy's not gonna like this. Don't worry about Tammy. She'll be fine. Oj, coś czuję, że ten region Jacoba zapowiada nam się bardzo, ale to bardzo ciekawie. Are you out of your fucking mind? Now hold on, Weedy and I agree. Oh, you agreed! Whoa! I was at best an impartial observer. This is stupid. And this is dangerous. You both know better. What was I supposed to do? Leave him to die. Tammy. They've been in that room for God knows how long. I've seen what it does to people. You haven't. You can't trust this one. That's what everyone said about you. But luckily, I didn't listen. This is not up for discussion. We need him. That's all there is to it. Understand? You're right. She took that real well. Doubt. I didn't even do anything. I meant what I said. We need you. Let's get you some rest. Hey, dude.
Jesteśmy cali, jak widzicie, i warto by było się dowiedzieć, co tu się odwaliło przed momentem, ale tego wszystkiego dowiemy się w odcinku kolejnym. Spójrzmy sobie tylko na mapkę. Jesteśmy tutaj, czyli zupełnie po drugiej stronie mapy, jak widzicie. Natomiast, tak jak mówiłem, szczegółów dowiemy się w odcinku kolejnym, na którego was serdecznie zapraszam, a jeśli ten wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale. Cześć!